Maciej Wolski, Pandora Festival 2021. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko i serdecznie. Śniadanie było. Nie, no może w Esce przedtem był. Witam Ciebie serdecznie. Witam Was też również serdecznie, słuchacze. Cześć. Lista przebojów. Dobrze. Ja przepraszam za nich dzisiaj, mili Państwo. Projekt Pandora. Projekt Pandora, dokładnie. Pandora Festival 2021. Tak, pierwsza autorska, debiutancka impreza, która będzie, miejmy nadzieję, miała kontynuację w następnych latach, ale póki co 2021, no to rok, który jest rokiem nadziei na promowanie takich wydarzeń. No tak, tak. Rok nadziei, miejmy nadzieję, że na nadziejach się nie skończy w tym roku. No nie, no to już nadzieje są przekute jakby w realizację i w to, co się dzieje. No właśnie, to może jednak mimo wszystko ten entuzjazm troszeczkę ostudzimy i zapytamy, co się dzieje. Co się dzieje? Gramy dwudniowy festiwal w Fabryce Lloyda, miejscu, które jest nowe na koncertowej mapie nie tylko Bydgoszczy, ale generalnie Polski, bo miejmy nadzieję, że się naprawdę przyjmie, sprawdzi i będzie tutaj godną reprezentacją. No, myślę, że już się przyjęło i sprawdziło. To tam Maciek chyba nie ma problemu z tym. Fabryka Lloyda sobie świetnie radzi. Ale to ten festiwal był z zamysłem o tym miejscu, czy szukaliście po jakichś innych miejscach i wylądowaliście tam, czy jak to wyglądało? Generalnie potrzeba, apetyt zrobienia jakiegoś wydarzenia takiego spod szyldu zespołu był od dawna. Natomiast no zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary, przez to, że tych koncertów nie było przez gruby rok. My ostatni koncert graliśmy rok temu w Bydgoszczy na Wake'u. No to dostatecznie dużo czasu mieliśmy, żeby przygotować sobie koncepcję własnej imprezy. Poszukaliśmy miejsca, poszukaliśmy partnera. No i generalnie rozpoczęły się przygotowania i finał będzie już niebawem w piątek i sobotę. Obawy były, no bo wiesz, jak rozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy organizują koncerty, to oni niestety zauważają taki bardzo niepokojący trend, który mówi, pozwoliliście nam przez półtora roku siedzieć na kanapie i nam się to spodobało. Czy jest głód? W ogóle się nie podpisuję pod siedzeniem na kanapie i że mi się to podobało. Tęsknię. Ale ty jesteś Maciej wykonującym. Ja mówię o odbiorcach. Odbiorcach, przepraszam, ale odbiorcą też jestem i też mi się to nie podoba, że siedzę na kanapie i nie widzę tych rzeczy na żywo. Jakby 25% ludzi w tym mieście deklaruje, że do kultury w wersji na żywo nie wróci z tego względu, że online'owo jest fajniej, przyjemniej i można być w babciach. Nie mam bliżej pojęcia. Do domu. Okej, okay, no na pewno będzie bliżej do domu w babciach z kanapy. Na taksówki nie płacisz, człowiek. Tak. No pewnie i w ogóle nawet nie ciepło. Trzeba się... Ciepło, jakby nic alko się... Alko tańsze. No to są argumenty, które przypuszczam, że te 25% na 100% bierze jako taki gwarant. Ty czekaj, ja właśnie doszedłem do wniosku, na kiego ja na imprezy chodzę w ogóle? No wiesz, no jakby no, tak to się odbywa, nie? No ale teraz ja 6 jadę, człowieku, do innego miasta na festiwal, to jest jakieś niesamowite. Bardzo dobrze. No ale co, nie macie takich obaw, już tak mówiąc poważnie? Obawy w ogóle generalnie są, czy były wcześniej, bo etap przygotowania festiwalu był możliwie najgorszym momentem w ostatnim stuleciu. No i przeprawa celem pozyskania w ogóle jakiegokolwiek wsparcia, i to nie mówię o wsparciu finansowym, tylko o tego, żeby w ogóle odpalić coś takiego, zawsze zderzała się, przynajmniej do tego momentu, kiedy nieszanowna góra zarządziła, że no nic się nie może wydarzyć kulturalnego, bo to zagraża wszystkiemu, co się dzieje na tej planecie, no to wiedzieliśmy, że będziemy się musieli przez taki mur często przebijać, nie? No, ja wożę ze sobą w samochodzie łom, no i walę po drzwiach, gdzie się da po prostu, nie? Myślę, że wynik takiej pracy się po prostu spodoba, przyjmie i że impreza będzie generalnie po prostu imprezą fajną, w którą ludzie po prostu zrezygnują z pomysłu na to, żeby siedzieć w babciach na kanapie, czy nie wiem, czy no, to na razie, na razie tym łomem ci się udało dosyć mocno przebić, bo widzę tutaj listę partnerów i listę sponsorów, także jest okej. Okay. Za chwileczkę porozmawiamy o tym, co program dla Państwa będzie proponował 30 tak. i 31 lipca. A ja tylko jeszcze dodam, że mają Państwo możliwość wygrania w dniu dzisiejszym wejściówki, mają karnet na tenże festiwal koszulkę, oraz koszulkę festiwalową. A koszulka, proszę Pana, jest taką gumką specjalną, tak. Która jest, można sobie założyć tutaj. Na garstek. I forever. Wiadomo jak jest, w związku z tym taki zestaw dzisiaj do Państwa może powędrować i wystarczy odpowiedzieć na pytanie,
co samemu, ponieważ dzisiaj jest Dzień Samotnych. Tylko błagam. No, odpowiedzi czekamy dziś do godziny 11.45. Nie bierz wszystkich swoją miarą, Szymon. Naprawdę. Radio Kultura Małpa mck@bydgoszcz.pl. Czekamy na odpowiedzi dziś. Wracamy, z nami New Order, a przed nami Maciej Wolski, czyli organizator Pandora Festival 2021. No dobra, to porozmawiajmy o programie i o tym, kto powiedział nie. Kto powiedział nie? No, a potem się zgodził. W porządku. Było za późno. Przypuszczam, kto powiedział nie? Najczęściej mówiłem ja nie. Najczęściej mówiłem ja nie. Ja mam na imię Szymon. Ja mam na imię Maciej. Kłaniam się jeszcze raz serdecznie. Mówiłem ja nie ze względu na to, że jeżeli dobrze odczytuję twoje pytanie, pytasz, kto odmówił grania na festiwalu? Nie, no to jest taki żarcik. Nie, to ja odpowiem tu całkiem poważnie. Były takie jakieś problemy albo z Illusion, albo na przykład z Lux Torpedą, czy z Siku? Absolutnie nie. Nie jest to pewnie zaskoczenie ani dla was, ani dla słuchaczy. Jest taki głód grania, jest taka potrzeba, żeby wystartować cokolwiek, że nie sądzę, żeby warunki w ogóle gry były dzisiaj odrzucane w lekki, łatwy i frywolny sposób, to nie tak wygląda gra teraz. Nie mówiłem najczęściej ja. I to mówiłem bendom, które chciałbym gdzieś tam powrzucać, ale no nie da się, no festiwal nie jest z gumy, no nie da się rozciągnąć czasu, to byśmy musieli mieć tutaj jakąś czarną dziurę, żeby to zakrzywić po prostu tak potężnie, żeby wszystkich zmieścić i żeby to się udało, to nie jest możliwe. Znaczy, mi się w ogóle podoba to, co zrobiłeś, ponieważ ja nie cierpię po prostu nakładających się na siebie 14 tysięcy kapel, a tu jest fajnie, bo jest 3 pierwszego dnia, 3 drugiego dnia, po robocie się z państwem. Okej, trochę zrobię sobie tu faul na to, co powiedziałeś, bo jeszcze mamy 5 bendów, które startują w przeglądzie. Przegląd, spokojnie, to jest przegląd, nie? To tak, jest petardyczne, są te zespoły, spokojnie. Nie? Dobrze, w takim razie Łukasz Rutkowski jest przewodniczącym jury, to już będzie bardzo miła rzecz. Ja wybieram. Czyli najpierw z pierwszego dnia jest przegląd? Tak, żebyśmy to usystematyzowali. Mhm. Pierwszego dnia gramy przegląd, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Jeżeli macie kapele, które chcecie dopingować i zobaczyć jedną z nich w pełnej krasie drugiego dnia, no to zapraszamy już od godziny 16. Przegląd jest formułą... Gdybyście państwo nie wiedzieli, na kogo głosować, to jest taki zespół Rotting Green, to on jest dobry. Pozdrawiamy serdecznie. To tak prawda, to bardzo dobry susza, zespół. Dokładnie. To bardzo dobry zespół, ale mam też bardzo dobre zespoły ze Śląska, Transgresja, z Wrocławia, Metopia. Jest kawał ciężkiej muzy od PayPal, są Rotini. No, tutaj się naprawdę dużo dzieje. Rotini. Dzisiaj zgłoszenia można podsumować na poziomie trochę mniej niż setki i to pokazuje skalę tego, jak bardzo często trzeba było mówić nie i to tym bendom, które są półprofesjonalne albo bawią się po prostu w to, tak jak my jesteśmy Zajawkowiczami, odpaliliśmy coś może piętro wyżej niż wcześniej było dostępne. To tak samo zgłaszała się po prostu scena, ci menedżerzy, którzy bacznie śledzą to, co się dzieje na koncertowej mapie Polski, no nie ominęli tego wydarzenia, to do nich doszło, docierały jakby te słuchy, że odpala się fajna impreza w rewelacyjnym miejscu, więc no, nikt tego nie ignorował, więc no, ja usłyszałem dumne hasło od mojego kolegi Marcina, którego serdecznie pozdrawiam, zresztą wszystkich serdecznie pozdrawiam przy tej okazji, nie zapomnę. Przypominajmy, że projekt Pandora to nie tylko Maciek Wolski, ale też cały skład, który mi podpowiedział, że no, muszę się raczej pogodzić z myślą, że więcej kolegów to mogę stracić niż zyskać. A to wiesz, to jeżeli chodzi o organizację czegokolwiek to no, raczej tak, może w tym być, kraju nie? Można stracić niż zyskać. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, ponieważ to stało się już takim normalnym postępowaniem, że przy warsztatach jest tak zwane działania hybrydowe, czyli nie tylko to jest koncert, na który możesz przyjść, wypić piwo i posłuchać. Spotkania z twórcami to oczywiście bardzo fajna rzecz. A z kim będą? Pokrótce? Pokrótce z Tomkiem Lipnińskim mam przygotowane spotkanie. Tomek napisał książkę Jeżozwierz i wydał książkę Dźwięki Słowa, do której, jak wszyscy pewnie bacznie śledzący scenę wiedzą, że zachęca do nabycia. A jak się sprzeda książka? Słucham? A jak się książka sprzeda? To mu trzeba zapytać Tomka. Będzie okazja w piątek od godziny 17. Mamy spotkanie w Lodzie, będzie ta rozmowa. Tak naprawdę z uwagi na to, że
no tu się zbiera poważna, mocna ekipa ludzi, którzy są mega stęsknieni kontaktu z publiką, bo jeżeli te 20% deklaruje, 25%, których wspominałeś, że ci ludzie wolą oglądać to online, to ci gwarantuję, że 100% tych muzyków jego nie toleruje. Nie, no, znaczy mnie na przykład koncerty online'owe w ogóle nie ruszają i przestałem oglądać po mniej więcej półtora koncertu, ponieważ stwierdziłem, że to mnie wkurza. Okej, okay, no podpisuję się pod tym tak samo. Właśnie nie. Natomiast co mnie cieszy a propos spotkań, bo do tej najbardziej mnie cieszącej części to jeszcze przejdziemy, że wiesz, że macie zestaw na scenie ludzi, którzy w tym biznesie spędzili po 30 lat już, nie? I to jest fajne, że przyjedzie 5 młodych zespołów, będzie cała widownia, którzy będą mogli się spotkać z ludźmi, którzy zęby zjedli na biznesie muzycznym po prostu. To jest rewelacyjne, no bo Lipa to jest legenda. No. Generalnie są to filary, no i nie chciałbym wyjść tu na jakiegoś szeroko idącego konserwatystę w tym, no bo tak jak wspomniałeś, są bendy, które warto odszukać i my je zaprosiliśmy na nasz festiwal. Natomiast no, te filary no, dla mnie są bardzo ważne, nie? Ja muzycznie stoję na tych zespołach, a te zespoły tworzą ludzie, dokładnie ci ludzie, którzy spotkają się 30 i 31 lipca w Bydgoszczy, w Fabryce Lloyda na Pandora Festival. Elegancko, Manic Street Preacher przed nami, a z nami Maciej Wolski, czyli Pandora Festival 2021. Maciej Wolski naszym gościem, Pandora Festival 2021, a teraz porozmawiajmy o tym, co jest tam fantastyczne, proszę pana, bo to, że wystąpił Siku, Six Pounder i Illusion, to jest pierwszego dnia, ale przedtem mamy 5 kapel konkursowych, czyli Transgresję, Rotting Green, poza tym jeszcze Pale Path, Mr. Tech i Metopie. Natomiast drugiego dnia to oczywiście na początku jako rozgrzewacz laureat przeglądu, czyli Rotting Green. Dobra. Projekt Pandora. Zapamiętam. Lokowanie produktu ja tutaj jakiś wyczuwam. Ja myślałem, że ja będę lokował jakieś produkty. Kapela, weź mi przypomnij, co w tym pentagramie jest. To jest kapela Black Star. Black Star. To jest w ogóle... Pentagram, a nie gwiazda. Oj, tam szczegół. Symbol życia to jest. To jest tak, no absolutnie amulet. No, do Czarnej Gwiazdy, o Czarnej Gwiazdy chętnie opowiem. To w takim razie projekt Pandora, Black Star i oczywiście na koniec soboty Lux Torpeda, która zresztą zupełnie przypadkowo za chwileczkę poleci i to jest faktycznie nie tak, że ja to ustawiłem, tylko tak się z listy tutaj ustawiło. Jakaś interwencja mi się wydaje, Lux tutaj. Synergia, tak. Natomiast warsztaty instrumentalne, drogi Macieju, to jest ciekawostka. Tak, dokładnie. Zaprosiliśmy na warsztaty instrumentalne, w mojej ocenie wybitnego, a tą ocenę tak naprawdę zaczerpałem z obserwacji sceny, z techniki gry oraz z niesamowitej historii i doświadczenia, jakie ten facet wkładał i serducha przez całe życie w granie na beczkach. Zaprosiliśmy na warsztaty instrumentalne Macieja Ślimaka Starostę. To jest gitarzysta z zespołu AC Drinkers i Siku, który będzie grał u nas pierwszego dnia. Perkusista, co powiedziałem? Gitarzysta? Ludzie. Jezu, to się zapomniałem. Nie, to się zapomniałem. Na beczkach to powiedziałem. Nie, czyli będziesz. Nie, to mój rozpęd, wiesz? Na warsztatach. No, wiadomo jak jest. Ale wiesz co, ja kiedyś chyba widziałem, jak on grał. No, albo na basie bodajże. No, na basie to każdy grał kiedyś. Naprawdę? Pewnie, że tak. Rotting Green. Natomiast pięknie. W sobotę. Pięknie. W sobotę, tak. Co trzeba zrobić, żeby być uczestnikiem warsztatów? Już tłumaczę. Generalnie z uwagi na, tu z pewnością nie będzie pomyłki, na perkusję, który instrument jest no, hałaśliwy, głośny i wszyscy wiedzą, z jakich komponentów się składa. Możemy tak naprawdę przeprowadzić dość ograniczoną, musimy prowadzić ograniczoną liczbę miejsc. To będą indywidualne zajęcia po godzinie. Póki co odpalamy w pierwszej kolejności je dla bandów, dla perkusistów zespołów, które są u nas na przeglądzie. To jest taka formuła, nazwijmy to nagrodą pocieszenia. No nie wygrają wszyscy, to jest naturalna sprawa. Wygra tylko jeden z zespołów, natomiast żeby podziękować za ich przyjazd, za serducho, jakie zostawili na scenie pierwszego dnia, bo na pewno będą się starali, chcemy zaprosić jakby całe bandy i zrobić takie spotkanie, gdzie będzie można posłuchać cennych rad. Wiadomo, że no, muzyka na rytmie stoi i to jest absolutnie moim zdaniem najważniejszy instrument w zespole. Perkusja jest
jest najważniejszym instrumentem w zespole rockowym. Pan, Michał Urbaniak kiedyś powiedział, co zostało zresztą zacytowane, a zresztą nie tylko zacytowane, ponieważ powiedział to w trakcie festiwalu Drums Fusion bodajże 3 lata temu. Znajdź perkusistę i będziesz miał zespół. No wtedy był Dave Lombardo w Bydgoszczy razem z Slayer. Razem z formacją Film, która zresztą nagrała ostatnio rewelacyjny materiał na albumie Time Burner. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na 30 i 31 lipca. W piątek część konkursowa zaczyna się o? O godzinie 16. Pięknie, proszę pana. Wyjdziesz z pracy od razu, proszę pana. Stawiasz, łomot. Stawiasz na cukier. Na cukier. Cukier, proszę. Na cukier stawiasz, zakładasz ramoneskę i wbijasz. A tam przegląd, w którym liczy się właściwie tylko zespół Rotting Green, także nie będziemy Państwu tutaj niczego sugerować. Potem oczywiście Siku, Six Pounder i Illusion. Natomiast w sobotę koncert laureata przeglądu, czyli wiadomo jakiej grupy, takiej co tam bierze gnijąca zieleń. Butelkowa taka właściwie, bo to butelkowa zieleń. A potem Blackstar i Lux Torpeda. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, Maciek. Zapraszamy na Pandora Festival 2021 od 16 w piątek, a w sobotę od? W sobotę zaczynamy trochę później, od godziny 18-19. To jest generalnie otwarcie bramek i od 19 są koncerty, także wpadajcie, wbijcie piwko i bawcie się dobrze. Pięknie. Widzimy się na festiwalu. Pięknie. Zapraszamy. Oczywiście fabryka Lloyda, partnerami jest Antyradio. Proszę pana, sieć sklepów Riff oraz... Ja dumnie wymienię MC, które nam pomaga w... Miasto Bydgoszcz, oczywiście. Tak, my pomagamy. My zawsze pomagamy. Dobrzy ludzie. Dziękuję wam bardzo. Zapracowani tacy raczej. Ale dobrzy też, tak. No i kolega na przykład jest bardzo dobry w słodzeniu kawy. A to niezdrowo. To ale polecam przestać być dobry w słodzeniu następny kawy. Następny w ogóle... Płyta tygodnia teraz się zbliża, mili państwo. Pani Karolina zapowie płytę tygodnia. O, tych będziecie mogli zaprosić w przyszłym roku, tylko nie wiem, czy was będzie stać, bo oni od przyszłego roku to już będą wszędzie grać. Mhm. Proszę bardzo.